Witam telewidzów bardzo serdecznie, Marek Wojciechowski w kolejnym wydaniu Zaxa na Maxa. Proszę Państwa, jesteśmy po oficjalnej prezentacji zespołu, więc poznajmy naszych bohaterów, zawodników Zaxy. Kochani, wszyscy gorąco, już za moment powitamy całą drużynę Zaxy Kędzierzyn-Koźle sezonu 2014-2015. Gorącymi brawami świetle reflektorów odnoszę Państwa Oli! Numerek drugi, Nini Afelazi! Mistrzowie świata
Oto, drodzy Państwo, Zaksa Kędzierzyn-Koszyny 2014-15. Kochani, rozpoczyna się droga Mistrzów Świata i droga całego zespołu specjalnie dla Państwa. Runda kolorowa zespołu Zaksa Kędzierzyn-Koszyny z Pucharem Mistrzów Świata. A towarzyszyć tej rundzie będzie specjalna, jakże wielka pieśń. Jesteście jedyni, jesteście najlepsi. Naszymi gośćmi dzisiaj jest wiceprezes zarządu pan Paweł Rosak, trener Sebastian Świderski, witam bardzo serdecznie, i Dominik Witczak. Dzień dobry. Taki trochę comeback telewizyjny, bo dawno nie mieliśmy okazji rozmawiać. Witam cię bardzo serdecznie. Witam jeszcze raz. Panie prezesie, może zacznę od pana, dlatego że źle się dzieje w państwie duńskim. Mnóstwo przeróżnych wypowiedzi, mnóstwo przeróżnych komentarzy związanych wynikających oczywiście ze złej gry zawodników, ale tak naprawdę w samym zespole. Myślę, że to jest pewnego rodzaju przełożenie tego, co się dzieje w ogóle w klubie. Czy jest pan nam w stanie w kilku zdaniach komentarza kibicom, telewidzom objaśnić te wszystkie zawirowania? Przede wszystkim pierwsze, co chciałem powiedzieć, to uspokoić wszystkich. Nie uważam akurat, żeby w klubie działo się źle i żeby mogło mieć to przełożenie na sytuację sportową zespołu. Klub cały czas ma sytuację stabilną. Patrzymy optymizmem w przyszłość. Ale panie prezesie, zgodzi się pan, że powiedzmy sam początek sezonu, kiedy to jedziecie tak naprawdę grać o Superpuchar, dwa dni wcześniej pani prezes Nowosielska zostaje decyzją Rady Nadzorczej urlopowana czy zawieszona w działalności, przychodzą nowi ludzie do klubu, to nie ma jakiegoś tam, powiedzmy, defektu a propos samej świadomości czy samego samopoczucia zawodniczo-pracowniczego? Oczywiście mogło mieć, natomiast ja zauważam i na pewno każdy zauważy różnicę pomiędzy grą zespołu w Superpucharze w środę, a w piątek w Gdańsku. Nie wiem tak naprawdę. Co się stało na przestrzeni tych 48 godzin? Ciężko mi jest na to pytanie odpowiedzieć pod względem sportowym, bo każdy widział, że gra zespołu jakby uległa rozpadowi od środka. Tak? Natomiast absolutnie jesteśmy dalecy od tego, aby chłopców zostawiać samym sobie. Tym problemem, który narósł, bo w tej chwili jest to jakby taka zapętlona sytuacja, kiedy zła atmosfera w zespole powoduje złą grę, a zła gra powoduje coraz gorszą atmosferę.
jedynym wyjściem z tej sytuacji jest zwycięstwo. Najpierw w secie, później w meczu. No ja mam nadzieję, że taka sytuacja jutro nastąpi. Tak jak powiedziałem, chłopców nie zostawiamy z tym problemem sam na sam. Wczoraj odbyliśmy rozmowę, z której wniosek jest jeden. W zespole wcale źle się nie dzieje. Brak jest jakichkolwiek sytuacji, które by świadczyły o konfliktach wewnątrz zespołu, o konfliktach na linii zespół-trener, wprost przeciwnie. Jest wszystko w porządku. No w związku z czym nasuwa się pytanie, skąd się bierze taka, a nie inna gra. Panie prezesie, to jak pan skomentuje słowa Sebastiana Świderskiego, którego też o to zapytam, że jak już będzie bardzo źle, to on sam odejdzie? No o tym też rozmawialiśmy z Sebastianem. Uważamy, że akurat tu wybiegł przed orkiestrę trochę. Panie prezesie, pan wie dobrze, że jak się w mętnej wodzie grzyby łowi, jak dzieje się źle, to szuka się kozła ofiarnego. Czy przypadkiem trener, biorąc pod uwagę wypadkową tych meczy, które już mieliśmy, nie będzie tym kozłem ofiarnym? No oczywiście, że najłatwiej jest zwolnić trenera, natomiast nie powodujmy bardziej nerwowej atmosfery niż jest w chwili obecnej, bo oczywiście nie możemy mówić, że nic się nie stało, tak? bo jakieś już ta część sezonu za nami i wyniki nie są zadowalające. Natomiast zwalnianie trenera lub mówienie o tym już w tym momencie jest przesadą. Także Sebastian, załatwiłem ci pracę dalej, tak żebyś pamiętał. Znaczy, może się odniosę do tej mojej wypowiedzi, bo przyznaję się, zostało troszeczkę to inaczej odebrane, niż miała brzmieć moja wypowiedź. Niestety nie autoryzowałem tego wywiadu i znowu winni dziennikarze. Nie winni dziennikarze, no tylko niestety, jeżeli właśnie, tak jak sam powiedziałeś, jeżeli jest zadyma, no to się szuka winnych, kozłów ofiarnych. Tym bardziej u nas no nie jest, jeżeli patrząc na tabelę, nie jest ciekawie, jeżeli chodzi o wyniki tym bardziej. Więc najłatwiej znaleźć tutaj tą taką sensacyjkę. Bo moja wypowiedź dotycząca tutaj Dominika miała na celu bardziej podbudowanie Grzesia Boćka, a nie zdołowanie Dominika. Natomiast zostało to tak ułożone w słowa i tak zbudowane i tak sprzedane, że ja jestem nie za Grzesiem, tylko jestem przeciwko... Wytrąciłeś mi kolejne pytanie, więc może przypomnijmy telewizorom, jak powiedziałeś? Znaczy jak powiedziałem? Powiedziałem, że jesteśmy z Grzesiem, że Dominik to jest zawodnik, który nam potrzebuje, który w zeszłym roku nam uratował wielokrotnie 4 litery. I będziemy walczyć z nim. Natomiast to nie jest zawodnik, który będzie tutaj dla nas, jeżeli chodzi o Grzesia. Zawodnik, który będzie nam pomagał w inny sposób. Natomiast Dominik jest zawodnikiem od czarnej roboty. I to zostało z tego kontekstu tak zabrane, że Dominik nie jest naszym zawodnikiem najważniejszym, bo przed sezonem ustaliliśmy. Dominik jest naszym pierwszym atakującym. Oczywiście w trakcie sezonu będą roszady, tak jak teraz z Kajem, ponieważ zmieniliśmy ustawienie, żeby zrobić podwójną zmianę, no to musi grać Kaj z gumą, żeby Nimir mógł wejść z Dominikiem. Także tutaj ta roszada spowodowała to, że nagle Dominik zszedł na ławkę i zrobiła się wielka z tej wypowiedzi afera. Nie, to nie o to chodziło. Chodziło zupełnie o coś innego. Natomiast co do mojej wypowiedzi na temat mojego zwolnienia, to jest chyba taka standardowa formuła, że ja biorę wszystko na klatę. Jeżeli zespół nie osiąga wyników, to najłatwiej właśnie zwolnić trenera. Jeżeli taka potrzeba będzie, to się oddam do zarządu. Natomiast nie uciekam, broń Boże, stanącego, bo nasz okręt jeszcze nie tonie. Nie zwalam winy na nikogo. Jeżeli taka będzie potrzeba, to wtedy usiądziemy, zastanowimy się. I to też zostało troszeczkę inaczej odebrane, że od razu rezygnuję z funkcji trenera. Tak nie jest, tak nie będzie. Będę walczył do końca o ten zespół, bo ten zespół jest najważniejszy dla mnie. Przejdźmy na drugą stronę rzeki. Dominik, proszę cię o komentarz właśnie do tego, co powiedział trener. Na pewno po tej samej stronie rzeki jesteśmy wszyscy. Faktycznie, tutaj nie wiem, co komentować w sumie, bo trener chyba wszystko wyjaśnił i tyle. No, ja ze swojej strony mogę powiedzieć tyle, że faktycznie nasza gra nie wygląda za ciekawie, nie jest przede wszystkim skuteczna, bo wiadomo, patrzymy w tabelę, punkty są nam bardzo potrzebne, na pewno minęły już te 4 kolejki, wynik punktowy na naszym koncie na pewno nas nie zadowala.
ale tak jak tutaj trener czy prezes powiedział, szukamy tej przyczyny, może nawet nie przyczyny, bo tak do końca nie znamy tej przyczyny konkretnie, dlaczego nawet w tym zestawieniu, w którym jesteśmy, gramy poniżej oczekiwań, bo sobie z tego zdajemy sprawę, ale szukamy jakby polepszenia tej gry. No, wiadomo, że to nie jest łatwy proces, bo jeżeli się przegrywa kilka meczy, to nagle poukładać to wszystko, to nie jest z dnia na dzień. Tak jak tu zostało już powiedziane, też potrzebujemy jakiegoś bodźca, który by nam na pewno pomógł. No, wygranie może też na początku jednego seta, dwóch, przede wszystkim meczu. No, będziemy robili wszystko, żeby to już się stało tutaj w tym meczu z Rzeszowem. Też potrzebujemy takiego kopniaka, który troszeczkę nas podbuduje i da nam pewności siebie większe. I po to przychodzimy na treningi i pracujemy. Naprawdę nie ma jakichś konfliktów, tak jak tu było powiedziane, na tym bardziej nie jest jakaś niepewność związana z klubem, że były, powiedzmy, jakieś małe zawirowania. Nie ma problemu też między nami, zawodnikami, bo większość zawodników została z tamtego sezonu. Atmosfera, myślę, że jest podobna, jak była w zeszłym sezonie. I właśnie tutaj ja ci wejdę słowo, pozwolisz, bo ubiegły sezon, co prawda czwarte miejsce, ale Puchar Polski, gra zupełnie inna. I co to, naraz zapomnieliście, jak się gra w siatkówkę? No proszę cię. Może powiem tak, na pewno w zeszłym roku lepiej wystartowaliśmy. Przede wszystkim lepiej zaczęliśmy. No, też nas można powiedzieć, że tam gdzieś mały dołek złapał, bo był taki moment, gdzie faktycznie kilka meczów nam uciekło. No powiem tak, szukając pozytywów w tej sytuacji, mam nadzieję, że wszystkie problemy, jakie kiedyś nas trapiły w poprzednich sezonach i gdzieś te dołki trochę tej formy czy czegoś były, mam nadzieję, że to się stało teraz na początku i dalej już będzie coraz lepiej. No, my musimy tak patrzeć w przyszłość, że będzie lepiej, że wróci Michał. Na pewno też będzie większe pole manewru, że my przede wszystkim wszyscy, którzy jesteśmy, będziemy w lepszej formie, bo naprawdę przychodzimy ciężko, trenujemy po to, żeby tą formę poprawić. No i miejmy nadzieję, że to wszystko pójdzie w dobrym kierunku. No my naprawdę ze swojej strony robimy na dzień dzisiejszy wszystko. Nie przechodzimy koło tego obojętnie, koło naszych wyników. Robimy wszystko, żeby ta gra wyglądała po pierwsze lepiej, a po drugie przynosiła korzyści w postaci wygranych i punktów na naszym koncie. Panie trenerze, broń Boże, nie chcę was biczować, ale odrobina retrospekcji. Mecz z Beniaminkiem z Lubina. Zatorski 88% dokładnego przyjęcia, 55% perfekcyjnego. I koledzy zespołu nie wiedzą, co z tym zrobić. Ale to, że ktoś przyjmuje na takim poziomie, to jeszcze nie znaczy, że, tak jak sam powiedziałeś przed chwilą, że będziemy kończyć te piłki na ataku. Przeciwnik też po drugiej stronie czyta naszą grę, analizuje, wyciąga wnioski. Na pewno ta dystrybucja nasza tych piłek nie powinna być, może nie powinna, powinna być troszeczkę inna, w innym kontekście. Rozmawiamy z chłopakami na ten temat, kto powinien atakować więcej, kto atakować powinien mniej, w jakich ustawieniach. Natomiast to tutaj też jest związane z ustawieniami poszczególnych zawodników. Tak jak wcześniej powiedziałem, teraz zmieniliśmy coś troszeczkę inaczej, żeby ta gra się nam poprawiła. Zobaczymy jutro, czy te zmiany będą trafione. Natomiast rzeczywiście przy takim przyjęciu powinno się atakować na poziomie 60-70% w pierwszej piłce. Natomiast należy pamiętać, że Zati nie jest sam na boisku. Jeszcze jest dwóch przyjmujących obok niego i to, że on ma takie statystyki, to wcale nie musi oznaczać, że cały zespół będzie miał takie procenty, bo na pewno i Diko, i Lukas Loch przyjmują jednak troszeczkę gorzej od Zatiego, więc ten całokształt, na pewno cała suma tych wszystkich przyjęć na pewno jest niższa. Sebastian, słynęliśmy w ubiegłym sezonie z gry środkiem. Tak naprawdę to jest jeden z elementów, którego mi ciągle brakuje w grze zespołu. No tak, tutaj na pewno te może nie ostatnie, ale przedostatnie spotkanie z Lubinem to pokazało, że ten element, ten środek w naszym wykonaniu powinien być bardzo mocną bronią. Nie korzystamy z niego, no ale nad tym też ciągle pracujemy, rozmawiamy, to tego musimy przekonać rozgrywających, żeby właśnie dobrze i umiejętnie wykorzystywali tą krótką, bo jeżeli wystarczy, że zagra się dwa razy źle, gdzieś się traci te takie zaufanie, ten feeling między rozgrywającym i środkowym, i środkowy szuka gdzieś odejścia do zupełnie innego grania. Natomiast ja powtórzę słowa, które gdzieś tam padły. My w tym momencie nie możemy grać pięknej siatkówki, mamy grać skuteczną siatkówkę i zdobywać punkty. Także ten mecz z Lubinem pokazał, że musimy bazować na tym, co mamy i rozwijać to, co mamy, a nie szukać jakichś nie wiadomo jakich fajerwerków w rozegraniu.
Kolejny mecz, mecz ze Skrą. Wynotowałem sobie takie niektóre elementy, które dla mnie są dosyć cenne. Skra 61 punktów w ataku, Zaksa 47. W zagrywce Skra 7, Zaksa 2. Blok 9 punktów zdobywają zawodnicy Bełchatowa, my tylko 3. Błędów mieliśmy troszeczkę mniej, bo 4, no ale wiadomo rzecz, że to się wiąże też z ilością ataków. Skuteczność Kaja Van Dijk'a, który przebywał większość, powiedzmy, setów na boisku 35%. No masakra. To, tak, no może nie masakra. Natomiast no, skuteczność Kaja 35%, natomiast należy zobaczyć, jakich piłek on atakował. Te piłki nie były dostosowane do niego. Często te piłki były za niskie, piłki, które musiał ratować, które były źle wystawione. Ale Sebastian, dobrze, przecież wchodzi Kaj, który jest wyższy prawie 20 cm od pozostałych atakujących. To co, ci co mu podają te piłki nie widzą tego? To już pytanie do tych, co mu podają. Ale to ty jesteś trenerem, Sebastian. No mówię, no tutaj to jest takie troszeczkę zapętlanie się, ponieważ jeżeli nie wychodzi jedna akcja, druga akcja, to gra się coś na pamięć. Kaj jest z nami od 2 tygodni i tak naprawdę znowu wracamy do tych treningów nieszczęsnych. Braku treningów i braku zgrania. Często te piłki były zagrywane na pamięć do Dominika, bo się okazywało dopiero później, że to nie Dominik, tylko Kaj był po drugiej stronie siatki i musiał coś z tą piłką robić. Natomiast no, pozytywem jest to, że Kaj grał i nie robił tylu niewymuszonych błędów. Błędy się zdarzają każdemu. Natomiast starał się nadrabiać właśnie techniką, oddać piłkę, splasować, kiwnąć, utrudnić przeciwnikowi grę, nie za wszelką cenę z tych trudnych, złych, wystawionych piłek szukać bezpośrednio punktu. Na pewno dużo pracy przed nami, natomiast należy też pamiętać, że to było pierwsze jego spotkanie w pierwszej szóstce. Panie prezesie, co prawda nie chciałbym tutaj się doszukiwać spiskowej teorii dziejów, bo gramy bardzo fajny mecz pierwszy w pierwszej kolejce, potem gramy zupełnie przyzwoity mecz ze Skrą o Superpuchar, gdzie zawodnicy... Pan redaktor, przepraszam, że wejdę słowo, widział mecz w Częstochowie? Po wyniku tylko pan redaktor sądzi, że był to fajny mecz, bo wynik fajny. No wynik fajny. Okej, okay, wydawało się... Ale to ja skończę tylko pytanie, dobrze? Potem gramy o Superpuchar, gdzie zawodnicy walczą. Widać to, że naprawdę przegrywamy praktycznie, rzecz biorąc, końcówki. No nie z byle kim, bo ze Skrą Bełchatów, no jakby nie patrzeć na to, chyba jeden z najpotężniejszych teamów naszej ligi i z dużą estymą, zdobywcy Mistrzostwa Polski ubiegłego sezonu. I naraz coś się dzieje, że zapominają zawodnicy, jak się gra w siatkówkę. No to są odczucia kibiców, moje również, patrząc, co się dzieje na boisku. Panie redaktorze, trzeba zwrócić uwagę na to, że Superpuchar przegraliśmy przez własne błędy. Tak? Ja przypomnę, że tam było parę takich sytuacji. Ale za parę miesięcy nikt nie będzie analizował, panie prezesie, czy to przez błędy przegraliśmy po prostu. Dobrze, mimo że wyrównany mecz. Błędy cały czas tkwią w zespole. Tak? Źle dograna piłka przez jednego zawodnika powoduje źle wystawioną za chwilę piłkę, gdzie mogliśmy skończyć set pierwszy i to spotkanie zupełnie inaczej mogłoby się potoczyć. Tak? I to w tej sytuacji, oczywiście możemy sobie teraz dywagować, co by się stało, gdyby, ale gdybyśmy wygrali ten Superpuchar, by może atmosfera byłaby inna. Ja miałem okazję być po meczu w Poznaniu w szatni zawodników i naprawdę byli bardzo źli na siebie. No jakby to, ja w tym dopatruję też może jakiegoś tutaj początku tego, co nastąpiło później. To jakby rozżalenie, że się nie udało zdobyć tego Superpucharu po raz kolejny, być może miało jakieś przełożenie. W następnym meczu w Gdańsku dużo gorzej zagrał Lukas Loch. To jest następna kwestia, którą zapewne będzie pan poruszał. To jest kwestia, która, jeżeli się na jakikolwiek portal wejdzie w tej chwili... Większość komentujących twierdzi, że jednak to był nietrafiony zakup. Bo mimo, że to jest zawodnik, który się otarł o kadrę, to co prezentuje na boisku, to jest na poziomie naszej młodej Zaksy. Może nawet krzywdzę chłopców z młodej Zaksy. Teraz pan cytuje komentatora Polsatu. Po tym, co gra w chwili obecnej, jakie błędy popełnia, można by wysnuć taki wniosek. Przede wszystkim jakby przejdźmy do jakby początku, bo na pewno to też wszystkich interesuje. Skąd Lukas, w końcu jakby dokończmy ten temat, skąd się wziął. To jest zawodnik. Oczywiście, że jeszcze przez poprzedni skład zarządu zakontraktowany.
Natomiast to nie jest anonimowy zawodnik, to żebyśmy sobie powiedzieli jasno. Wszyscy narzekają, nie wiem, tutaj patrzą, narzekają na scouting Zaksy. Oczywiście jest to dla nas nauczka na przyszłość pod jednym względem, że dokładniej w 100% powinniśmy się przyglądać zagranicznym, tym z Ameryki Południowej. Tak? Mieliśmy Contrerasa, mieliśmy poprzednich Brazylijczyków, z których na chwilę obecną w 100% wypalił nam Lipę. Tak? Jakby moim zdaniem ta opinia po Lipę jakby się ciągnie jeszcze. Między innymi Lukas był polecony przez Fontalesa. Była rozmowa, którą pani prezes Nowosielska przeprowadziła z trenerem reprezentacji Brazylii. Sebastian, z tego co wiem, miał do dyspozycji kilkanaście godzin nagrań z meczy Lukasa. Mieliśmy do dyspozycji statystyki z Ligi Brazylijskiej. No, w związku z czym... Mówił Wagnera, który potwierdził okoliczności, na które wystąpił, także tutaj następny taki... Ja no, nie uważam, żeby w tym zakresie zostały popełnione jakieś karygodne błędy. To, co da się zauważyć, że to nie jest typowy Brazylijczyk. My sobie wyobrażamy Brazylijczyków jako osoby, nie wiem, niezwykle agresywne na boisku, tak jak Bruno Rezende, jak Lipe. Czyli to jest Brazylijczyk, który jest pozbawiony południowego charakteru. No tak byśmy to mogli powiedzieć. Dodatkowo zważmy na to, że on ma 23 lata. To jest niezwykle młody zawodnik i jest pierwszy raz poza Brazylią, gra pierwszy raz poza swoim krajem. Jest na pewno ciężko. Też przeprowadzaliśmy z nim rozmowy, czy wszystko jest w porządku. Bo widać z tego wszystkiego, że jest w 100% zdrowy pod względem fizycznym. Natomiast wszystko to, co się dzieje, to jest w jego głowie. Panie prezesie, zgodzi się pan, bo tak naprawdę nie tylko komentatorzy Polsatu wyłapali to i kibice również. Sposób, w jaki atakuje, no, tak naprawdę jest przynależny kobiecej lidze. No. Tam nie ma męskiego uderzenia, nie ma zdecydowanego ataku, tego pazura, no po prostu tego nie ma. No bodajże chyba jeden atak był taki w ostatnim spotkaniu. Ja myślę, że Sebastian też na ten temat z nim rozmawiał, no być może należało mu zakazać kiwania, ale... Bo panie prezesie, pan pozwoli, wyrażę tutaj na pewno opinię większości kibiców. Można przegrać każdy mecz. Ale charakter, w jakim się to robi, się. Jest niewątpliwie dużą informacją dla tych ludzi, którzy przychodzą tutaj i kupują bilety. Zgadzam się. To było też przedmiotem naszej wczorajszej rozmowy z zespołem. Myślę, że dużo, że będzie lepiej w tym przedmiocie. Jakby kończąc kwestię Lukasa, dajmy mu jeszcze chwilę wytchnienia. Całe szczęście, że ten chłopak nie rozumie języka polskiego, bo jakby wszedł na internet i poczytał sobie, to przy tej konstrukcji psychicznej, którą ma, no to byśmy mieli już po zawodniku. Być może jest to chłopak, który, nie wiem, musi czuć, że ktoś może wejść za niego w danej chwili, że trzeba mu dać odsapnąć. W tej chwili takiej możliwości nie ma. Oczywiście zaraz się odezwą głosy, że jest Krzysiu Zapłacki, który mógłby wejść i pociągnąć całego seta. Wydaje mi się, że z przeciwnikami takimi, jakimi mamy pecha zagrać po kolei trzy mecze, Krzysiu, jeszcze to za wcześnie. Gdybyśmy grali z innym przeciwnikiem, myślę, że Sebastian zdecydowałby się na taką opcję, żeby Krzysiek zagrał. Panie prezesie, pan pozwoli, ja przerwę, bo jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym Sebastian. Mówiłem, tych obcokrajowców to być może w przyszłości będzie problem duży, że jest ich za dużo. Czy tu czasem nie masz takich dylematów a propos gry na boisku, a propos obostrzeń, jakie obowiązują w Plus Lidze? Obostrzenia są i niestety musimy je respektować. Natomiast no, zdawaliśmy sobie z tego sprawę, budując zespół. Natomiast jeszcze raz wrócę do tego nieszczęsnego, no, tych nieszczęsnych kontuzji i zupełnie inaczej budowaliśmy zespół, a zupełnie ten zespół inaczej teraz wygląda. I ciężko znaleźć Polaka, atakującego Polaka na poziomie tydzień przed ligą, czy na pierwszą kolejkę Plus Ligi. Tak samo jeżeli chodzi o przyjmującego. To, że wypadł nam Michał Rucia, który miał uzupełniać się z Lukasem, który miał być podstawowym. Lukas miał być jego bez uzupełnienia, bo odwrotnie, w zależności od potrzeby, żeby jeden odpoczął, żeby drugi grał, żeby uzupełniali się. Nagle Lukas został sam i też nie ma takiego oparcia z boku, bo on wie, że on musi, on wie, że on
jest głównym przyjmującym, że na niego leci większość zagrywek, a praktycznie wszystkie. I to też. Tak, zwróćmy uwagę, tam, ile piłek zostało zagranych na niego. Gdzieś tam to się później przekłada. No, jeżeli tak tutaj wyciągnąłeś te procenty 88-55 perfekcyjnego, jeżeli spojrzymy na jego przyjęcie, no to jest trochę gorsze, ale na pewno nie na poziomie młodej ligi. To jest zawodnik, który przyjmuje, tylko jeżeli przyjmuje 50 zagrywek, no to sorry, przy zagrywce Wlazłego to nie ma na świecie chyba przyjmującego, który będzie miał 100%, czy nawet 80%, czy 50% idealnego przyjęcia. Bardziej boli to, że właśnie w końcówkach, gdzie to jest najważniejsze przyjęcie, łatwe zagrywki, on jest tak zestresowany. A to jest tylko dowód na to, co tu rozmawiamy, że to jest po prostu problem w głowie. Dokładnie, w naszej ocenie. Nad tym pracujemy, nad tym będziemy pracować najbardziej z nim, żeby się przełamał, jeżeli chodzi o stronę mentalną. Bo to, jak spojrzymy na całość jego przyjęcia, to naprawdę potrafi przyjmować. Nie po to jest w reprezentacji, nie po to trafił do kadry trenera Rezende, nie po to rozmawialiśmy z trenerem Rezende na jego temat, konsultowaliśmy się z innymi zawodnikami, bo ja osobiście rozmawiałem z kilkoma, którzy mieli okazję z nim grać w lidze. I teraz no, robimy na niego nagonkę, przegraliśmy. Najłatwiej znaleźć kozła ofiarnego i zwalić wszystko na niego, bo on nie przyjął dwóch trudnych zagrywek. Tylko jak teraz analizujemy naszą grę, no to tak jak wcześniej powiedziałeś, łatwa piłka, gdzieś tam wpada. Piłka przechodząca, nieskończona. Piłka bez bloku wystawiona, nieskończona. Błąd siatki, błąd przejścia dołem. To są takie drobne rzeczy, które jak się zbierze w całość, no to niestety później powodują to, że ten jeden błąd, czy dwa błędy w końcówce ciążą na nim. Natomiast po jednym błędzie, jak wcześniej ktoś odda, to już jest sześć. Czyli zamiast prowadzić sześcioma punktami, jest remis. Więc to automatycznie buduje taką całą otoczkę, atmosferę wokół niego, wokół całej drużyny. Nad tym dzisiaj akurat będziemy mieli wideo, nad tym będziemy rozmawiać, analizować, gdzie są nasze wielki margines jeszcze, gdzie możemy się jak najbardziej poprawić i podnieść swój poziom gry. Panie prezesie, zawsze istnieje jakieś wyjście awaryjne, bo nie wyobrażam sobie, żeby zarząd nie myślał, że powiedzmy to, co się dzieje w klubie, załóżmy trwało dłużej, czy przynajmniej przypuszczacie, że będzie trzeba szukać rozwiązań bardzo ekstremalnych za dwie, za trzy kolejki, jak wrócimy do tej rozmowy, czy zakładacie, że jednak zespół się obudzi? Zakładamy, że zespół się obudzi, bo kiedyś taki moment musi nastąpić. Oczywiście nie zakładamy, że będzie to po 10 kolejce. Natomiast tak, to co mówiłem, zespołu nie zostawiamy samego i chcemy jak najbardziej tutaj pomóc. W tej chwili jest możliwość tak zwanego coachingu. Najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu tutaj dojdzie do spotkania Sebastiana z trenerem takim coachingowym. Pod względem psychiki zespołu, właśnie między innymi też Lukasa, Dika Koja. Ja tu pod tym względem nie zazdroszczę Sebastianowi, dlatego że zaczynam poznawać zawodników od strony właśnie trochę charakterologicznej i to jest taka mieszanka. Ale ten pomysł się pojawił już jak był u nas trenerem, trener Castellani. Odnośnie tego coachingu? Czy w ogóle to ja nie wiem, pomysł, czy wcześniej był wcielany pomysł, w życie, natomiast no, naszym zdaniem sytuacja dojrzała może i do tego. Wcielany w życie, jeżeli mogę się wtrącić, na pewno nie był. Wiadomo, że takich rzeczy, rozwiązań, jakiejś pomocy drużynie całej się szuka w takich ciężkich chwilach, jakie no niewątpliwie teraz mamy. Ja ze swojej strony, jeśli mogę powiedzieć, no też myślę, że to nie jest dobrą drogą jakby obciążanie jednego zawodnika odpowiedzialnością za cały mecz, za nie, wyniki Dominik, nasze. Nie, ja rozumiem, że oczywiście my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Jestem kibicem, przychodzę na mecz i po meczu mówię, kurczę, no przecież oni jakby, kurczę, oni zarabiają kasę, no powinni wyrywać ten parkiet, a tu się nic nie dzieje, no przegrywają, głowy spuszczone, no to nie jest charakter sportu. Taki, przynajmniej taki obrazek, który daje tą informację kibicowi, że no tak naprawdę no ten Witczak to kurczę zeżarby tą siatkę, no bo widać, że walczy, tak? Albo nie walczy. Tak. Rozumiem, nad tym też, tak jak prezes powiedział, rozmawialiśmy, że faktycznie
No jest nam ciężko jako zawodnikom. Może najpierw dokończę pierwszy wątek odnośnie Lukasa, że naprawdę nie warto obciążać jednego zawodnika, bo to nie jest tylko jego wina. My wszyscy, którzy jesteśmy na boisku aktualnie, czy ci, którzy wchodzą na boisko, na pewno nie jesteśmy zadowoleni ze swojej gry. Na pewno my też, tak jak trener powiedział, robimy gdzieś na początku, gdzieś w połowie seta jakiś jeden łatwy błąd. A Dominik, ale wy jesteście zespołem. Ale tak jak mówię, my musimy brać wszyscy odpowiedzialność razem, tak samo jako zespół, tak samo zawodnicy. Oczywiście to jest każde prawo każdego kibica, żeby indywidualnie każdego zawodnika oceniać, czy według niego on jest dobry, czy nie. Ale nikt z kibiców nie mówi, że przez Locha przegraliśmy mecz. Tak, ale mecz. Myślę, że troszeczkę zespół grał słabo. Tak, ale niepotrzebnie troszeczkę faktycznie się tego gradu na nim skupia, jeżeli chodzi o zawodników, bo tak jak mówiłem, jesteśmy drużyną i też myślę, że na to przyjdzie, na podsumowanie gry każdego zawodnika przyjdzie czas troszeczkę później. Faktycznie mamy 5 meczy ważnych za sobą, 4 w lidze, 1 w Superpuchar. Mamy nadzieję, że każdy z nas będzie grał lepiej, Lukas też. Jemu też by się grało łatwiej, gdybyśmy my wygrywali, gdyby grał w drużynie, która kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. I faktycznie, myślę, że to na razie jeszcze z tymi ocenami takimi można by się wstrzymać i dać troszeczkę czasu każdemu jeszcze, żeby pokazał, na co go stać, po co trenujemy. A druga sprawa, faktycznie, z jednej strony może to kiepsko wyglądać, jeżeli chodzi o to, ale tak jak mówię, sytuacja jest delikatnie ciężka. My musimy z siebie jeszcze więcej tej trochę iskry na boisku wykrzesać, ale tak jak mówimy, jeżeli spotkanie gdzieś tam któreś nie ułożyło się po naszej myśli, wiadomo, każdy inaczej reaguje, tak? Jeden jest zły na to, drugi jest zły sam na siebie. Ktoś jeszcze ucieka w jakieś zupełnie inne zachowanie. No to każdy jest z nas inny, tak jak prezes powiedział, my jesteśmy mieszanką. Jeden jest spokojny, drugi krzyknie. My musimy teraz opracować to wszystko tak, żeby każdy dawał to, co potrzeba, tak? Jeżeli trzeba krzyknąć w pozytywnym sensie tego znaczenia, to musimy krzyknąć na siebie, żeby się pobudzić. Będziemy pracowali też, na pewno możemy zapewnić kibiców i wszystkich, którzy śledzą nasze poczyniana, że naprawdę robimy wszystko i będziemy robili wszystko, żeby to wyglądało lepiej. Nawet jeżeli te zwycięstwa nie przyjdą od razu, to postaramy się o to, żeby dawać jeszcze więcej z siebie, jeszcze więcej walki, bo może faktycznie momentami gdzieś nam się zdarzyło tą głowę trochę spuścić, co myślę, że można zauważyć nie tylko u nas, bo jeżeli zawodnikowi z różnych przyczyn któraś akcja nie wychodzi, to ciężko też jest w tym momencie gdzieś tam krzyczeć, podrywać się, bo też jest czas, żeby pomyśleć o tym i skupić się na następnej akcji, na następnym rozwiązaniu. Tak, Dominiko, że wy nie byliście outsiderami ligi w poprzednich sezonach. Czegoś więcej od was kibice wymagają niż od Beniaminka, czy chociażby drużyny, która ciągle gdzieś tam się klasyfikuje na 10 czy 11 miejscu. Dokładnie, od nas się wymaga, my też od siebie wymagamy, tutaj trener od nas wymaga, zarząd klubu, my sobie zdajemy z tego sprawę jak najbardziej, że nie jesteśmy zespołem, który walczy o to, żeby wejść do ósemki, tylko ma walczyć o to, żeby zajmować jak najwyższą lokatę, do tego był budowany ten zespół. Nawet po tych roszadach chyba dalej wszyscy uważamy, że jest to zespół, który prezentując się tak indywidualnie, a przede wszystkim cały, jako drużyna, może walczyć o to, żeby wygrywać z każdym. Ale tak jak mówię, myślę, że będziemy nad tym wspólnie wszyscy pracowali, bo my sobie zdajemy sprawę, że na razie gramy poniżej oczekiwań. Sebastian, to w takim razie jeszcze jedno zdanie na zakończenie programu. Czy przed meczem, bo przyjeżdża do nas kolejny potentat plus ligi, Resowia Rzeszów, jutro mecz późnym wieczorem, czy tak naprawdę przygotowuje specjalną strategię, czy po prostu będziecie chcieli dać siebie wszystko, żeby w końcu pokazać, że umiecie grać w siatkówkę i tak naprawdę to, co kibice bardzo często podkreślają, oni zarabiają ogromne pieniądze, a nie grają. Znaczy przede wszystkim tutaj nie odkryjemy żadnej Ameryki, więc jakiejś super strategii się nie odkryje. Trener Anastazji podkreślał to na kadrze, podkreśla teraz to w klubie. Siatkówka jest prostą grą, w cudzysłowie prostą. Wystarczy zaserwować, przyjąć, zaatakować. Na tym polega piękność siatkówki. Natomiast później są drobne niuanse, które decydują o tym, czy wygrywa się, czy się przegrywa. My mamy skupić się na swojej grze, na swoich umiejętnościach, na swojej stronie siatki, po to, żeby te procenty, o których tutaj wcześniej mówiłeś, nie były tak niskie, tylko były dużo wyższe, a dopiero w drugiej kolejności na grze rywala. Jeżeli my zaprezentujemy swoją grę, swój styl, swoje umiejętności, to na pewno ten wynik może być zupełnie inny. Niestety na tą chwilę bardziej analizujemy przeciwnika, kłótnie z sędzią, chociażby ostatnia piłka challenge'u w Bełchatowie, gdzie Mariusz Wlazły
na konferencji prasowej głośno o tym powiedział, że miała piłkę, była po bloku, a sędzia tego nie widział. Także to są takie rzeczy, które było. Sędziowie nie widzieli. Sędziowie, bo dokładnie, bo drugi też był na, widział to na monitorze, nie, znaczy nie widział tego na monitorze. Natomiast to są rzeczy, które powinny tak naprawdę zejść na drugi plan. My powinniśmy skupić się na sobie, właśnie na tych prostych błędach, na dograniu, na wystawie, na dobrym ataku, a dopiero później na tych rzeczach, na które tak naprawdę nie mamy wpływu. Więc taktyka będzie prosta. My musimy wyjść na boisko i zostawić serducho na boisku, tak żebyśmy my byli zadowoleni ze swojej postawy, kibice, zarząd, sponsorzy, a wynik będzie sprawą taką drugorzędną. Proszę Państwa, mając nadzieję, że to, co się dzieje w tej chwili w zespole, słabe wyniki, nie do końca atmosfera taką, jakbyśmy sobie życzyli, jest to przejściowa, wypadkowa, przeróżnych procesów, które być może z początkiem sezonu miały wpływ na to, co się dzieje. Zapraszam jutro bardzo serdecznie na 20:30 chyba, tak jak pamiętam dobrze, na mecz z Resowią do hali przy ulicy Mostowej. Marek Wojciechowski, dziękuję za uwagę. A dzisiaj gościliśmy prezesa Pawła Rosaka, jak również trenera Sebastiana Świderskiego i Dominika Witczaka, naszego atakującego. Dziękuję za uwagę.